Witam serdecznie, drodzy widzowie. Dzisiaj gość specjalny, Artur Szpilka. Siemanko. Witam serdecznie. No w końcu możemy pogadać przed twoją walką w MMA, bo troszeczkę czasu już się na to zanosiło, a w końcu się wykluło, można powiedzieć. Może zacznijmy od kulis podpisania kontraktu. Gdzieś tam już wcześniej bywałeś na galach KSW. Była nawet sytuacja, że raz tam wszedłeś z liścia pewnego gościa potraktować i wtedy się wydawało, że ta walka jest bardzo blisko. Później znowu jej nie było i nagle jest informacja KSW 71 Toruń. Wiesz co, straciłem jakąś tam, nie wiem czy to nazwać sympatią, jakąś takie chęci do boksu, straciłem, jakoś mi się przestało w ogóle to podobać, straciłem motywację, po prostu. Przychodziłem na trening odjebać, więc sobie tak pomyślałem, stary, że to nie ma sensu tak po prostu walczyć i przychodzić i na siłę się zmuszać. Tym bardziej, że zmuszanie się na treningu to jest jedno, a sama walka to jest jeszcze coś innego, więc postanowiłem, że zawalczę, właśnie zadebiutuję w MMA. No i poszło. Ale Izu miał podobne myśli, on też w pewnym momencie miał dość boksu i przeszedł na MMA. Podobny syndrom myślisz? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Na pewno mamy podobną taką troszkę sytuację, ponieważ on też przegrał z Różańskim, akurat ja tak samo, ale tutaj akurat bym nie tego rozgraniczał. Izu dzisiaj jest zupełnie innym zawodnikiem. Chłopaki, którzy z nim trenują, mówią, że naprawdę jest coraz ciężej z nimi, w ogóle jeśli chodzi o parter, to poprawił się znakomicie. Może to jest akurat, ja to jeszcze raz powtarzam, boks traktowałem jak całe swoje życie. I to było chyba największym moim błędem, chociaż wtedy uważałem, że to całe moje życie. MMA traktuję jako przygodę, ciekawą przygodę w swoim życiu, która może wypalić. Jak każda przygoda może się skończyć dobrze i źle. Co się stanie, to zobaczymy. Żyję tu i teraz i na tym się skupiam. Powiedziałeś coś, co mi się bardzo spodobało, że nie chcesz jakichś boomów, nie chcesz jakichś zawodników na przetarcie, chcesz tego Radczenko, z którym tam kontrowersyjnie wtedy wygrałeś w boksie. On z tego, co tam mi ludzie mówili, to już dwie walki w MMA miał, więc gdzieś tam doświadczenie jest... Oglądałem jego walkę tak w MMA, oczywiście, że ma. To jest kontrowersyjnie. Dla wielu było kontrowersyjnie, była opinia taka, nie inna. Można się do tego przyczepić. Walczyłem u siebie, powiedzmy. Stało się jak się stało, więc już zamknęliby ten temat, dlatego chciałbym też, to ja wyciągnąłem rękę do niego i do włodarzy, słuchajcie, taka walka na pewno byłaby fajną, też niełatwą dla mnie, prawda, więc uważam, że jak zawsze, no, Artur Szpilka równa się emocje i ja nigdy nie szukam łatwych walk, ale ciężko sobie wyobrazić, żebym nagle wziął sobie jakiegoś parterowca, bo to nie o to chodzi, ja muszę się wdrożyć w to wszystko. Tu już jest chłopak, który ma dwie walki ze sobą, czyli ma doświadczenie, do tego potrafi uderzyć, w walce walczyliśmy. Jedyny taki podpunkt, którym ja zastrzegłem, że to będzie wady ciężkie, że ja na pewno nie będę robił do cruiser, ale on się na pełni ciężko mnie zgodził i w umowie ma być 105 kg wagi, więc spoko, ja powiedziałem, dobra, waży 109, 110, 5 kg to tam nie jest jakaś tam tragedia. No właśnie, Artur, bo sam powiedziałeś, że szukasz sportowych walk, sportowych wyzwań, a jeśli chodzi o pieniądze, no to na pewno były federacje freakowe, które wykładały ci na stół dużo większe siano. Znaczy może nie dużo większe, ale na pewno miałeś dużo łatwiejszą walkę. Tak, no ale tak jak mówię, ja nie powiedziałem, że tego nigdy nie będzie, ale wiesz, KSW to jest jednak no, najlepsza federacja w Europie, uważam. Druga rzecz, sportowców prawdziwych. I fajnie być w takim gronie tych zawodników, wiesz, fajnie. Poza tym znam tych wszystkich chłopaków. Michał Materla, który... na które walki jeżdżę zawsze. Daniel Milanczu, Gizu, parę innych chłopaków. Także bardzo się z tego cieszę. Marian, który też będzie walczył na tej gali, to ja. Także fajnie. Na tej gali co ty będzie walczył Marian, ale też wrzucił Kawol ostatnio zdjęcie z tobą i z Różalem i mówi, że już teraz nie wierzy w rzeczy niemożliwe. Powiesz nam coś o kulisach tego zdjęcia? Znaczy ja nie jestem upoważniony, nie jestem włodarzem KSW, ale coś tam pewnie w trawie pisze, także zobaczymy. Jakie wnioski po tej walce bokserskiej wyciągnąłeś, jeśli chodzi o Radczenka? Wiesz co, zachowałem to dla siebie, te wszystkie wnioski, wszystko co było, po prostu skupmy się na tym, co jest teraz. Co jedyne, co chciałbym pochwalić, to naprawdę jeśli chodzi o możliwości, jakie KSW daje. Nie mówię tutaj dla zawodnika, tylko te promocyjne, te takie rzeczy. Mi to jest już nie jest potrzebne aż tak, ale jak to wygląda, to jest zupełnie inny level. Widać, że ci ludzie
kochają sporty walki i oni chcą dawać ludziom show, emocje, oni to chcą dawać, nie do końca zarobić na tym, chociaż wiadomo, nikt tego nie robi za darmo, ale widać, że tutaj głównie zależy na tym, żeby walki były emocjonujące, żeby się o tym mówiło, nie? I dlatego ta publika jest z nimi już paręnaście dobrych lat. Artur, przygotowania głównie tutaj, bo na grupie zawodniczej cię jeszcze rano nie widziałem. Tak, bo ja chodzę do Anzora, tutaj te najważniejsze podstawy ja muszę mieć tu. Sparuję z chłopakami, jak będą chcieli, to ja zawsze jestem. Ale skupiam się na sobie, stary. Tutaj mam trenera i tutaj ćwiczymy to, co powinienem wykonać i to robię z Anzorem. Teraz jestem tak samo na grupie tu z chłopakami. Też przychodzą zawodnicy, to nie jest tak, że nie. Oni są czasami wieczorem i rano, ale na tym się skupiam najbardziej. To trzeba pytać trenera, nie mnie, ale na dzień dzisiejszy ja muszę nauczyć się podstaw. Tak, już podstawy gdzieś tam kumam, ale nauczyć się tego, wdrożyć to i wtedy będzie można przychodzić na grupę zawodową. Chociaż ja tam kilka razy już byłem. Ja wiem, nawet widziałem kiedyś twoje sparingi z Jurasem bodajże, takie stricte bokserskie bardziej wtedy. Nie, to był MMA. Z kopaniem, ze wszystkim pamiętam. Tak, tak. Znaczy tam chyba też były jakieś elementy bokserskie, ale też były na kopanie, na wszystko. Nie tylko ja wiadomo co ja MMA, wywrócił mnie Janikowski i to jest co ja tam miałem robić, nie na tej zasadzie. A teraz powiedz mi, polubiłeś trochę brazylijskie jiu-jitsu? Wiesz co, czy polubiłem? Na pewno staram się je zrozumieć. Daje mi to... brazylijskie jiu-jitsu jest w ogóle, wiesz, petarda, wiesz, w każdym momencie możesz odklepać w ogóle. Zaczęło mnie to interesować, a to jest ciekawe. Bo ja już myślałem, że nic mnie nie zainteresuje, a tu coś pojawia się nowego i to jest fajne. Jeszcze raz mówię, ciężko powiedzieć o polubieniu, jak to jest początek. Ale na pewno jest jakieś zainteresowanie i jest coś takiego fajnego, co czułem, jak zaczynałem boksować. Rozumiesz, trafiłem kogoś pierwszy prawym sierpowym i kurwa, mówię, ja pierniczę, tutaj na przykład coś próbuję. Ostatnio mi się udało zrobić technikę, którą robiłem z Anzorem i tak mówię, ja pierniczę, ale fajnie, nie? No, na tej zasadzie. No, jiu-jitsu jest takie, że jak przejdzie się początki, to później zaczyna się robić coraz fajniej. Chciałbym cię zapytać o KSW 70, bo będzie walczyło trzech gości, których dobrze znasz. Na początek Izu, rewanż z Samociukiem. Jakie są twoje jakby przewidywania co do tego starcia? Mam nadzieję, że Izu mentalnie będzie gotowy na tą walkę, bo widać, że tam głowa coś tam nie zagrał, zresztą sam o tym mówił. I życzę mu jak najlepiej, bo jak bardzo go lubię, kibicuję mu jako to, jak tu, po pierwsze z jednego klubu jesteśmy w WCA, drugie boksowaliśmy razem, trenowaliśmy u jednego trenera kawał czasu, więc bardzo mu kibicuję. Jak to będzie wyglądać, zobaczymy. Na dzień dzisiejszy wszystko wygląda bardzo dobrze. Mamy też debiut Daniela Omielańczyka w KSW. Większość kibiców powie, że w końcu mamy ten debiut. Znaczy debiut, on już był w KSW. Znaczy tak, przepraszam, on 13 lat temu walczył w turnieju chyba na KSW 8 czy 7. No ale chodzi o ten powrót w takim... I trochę inny Daniel już tam wraca. Jakie są oczekiwania co do Daniela? Myślisz, że gdzieś tam walkopas się będzie za jakiś czas może rysować? Tak, oczywiście. No Daniel jest zawodnikiem kompletnym. W każdej płaszczyźnie waży 120 kg, więc to jest prawdziwa waga ciężka, prawdziwy misio. Słuchaj, no też czeka go ciężka walka, bo to nie jest jakiś zawodnik, który nawet jest strójkowiczem. To jest przede wszystkim grappler, który tam właśnie szuka swoich rozwiązań. Więc... Daniel jest na to gotowy. Dzisiaj byliśmy tak samo razem w programie, więc widać, dobrze wie o co tam chodzi. I cieszy się, nie? To jest kolejny fajny film promocyjny KSW zrobiło, żeby przedstawić mniej więcej jeszcze raz sytuację Daniela. Mega się cieszę z tego powrotu, bo mówię, jest jednym z takich zawodników, którzy bez których KSW, tak jakby mówię, nie może być. W tym bardziej, że to jest czołówka nasza polska i światowa. No i Artur Wisienka na torcie, Michał Materla, Korean, Wariusz Pudzianowski. No dzisiaj widziałem właśnie, chyba mówiłem o tym samym programie, który mówię z Danielem i mówiliście właśnie o tej walce, gdzieś tam jakieś analizy. No i tak w dużym skrócie, jakie to by były analizy? Czy wiesz, no nie będę się oszukiwać i lubię Mariusza, Michała uwielbiam, ale to wiesz o co chodzi, to jest spotkanie się, wiesz o co chodzi, czołg z, nawet nie wiem, z Maluchem, może nawet nie, no bo nie ma się to, Maluchem akurat tu nie jest Pudzian, ale czołgiem jest Michał, więc czołg spotka się, nie wiem, z ciężarówką, to i tak w suma sumarum nie przejdzie, więc uważam, Mariusz ma siłę, jako kulturystyczną, silną fizycznie, ale w każdej płaszczyźnie jest Michał lepszy. Wiadomo, to jest walka, jeden cios może zakończyć, zmienić obrót walki, ale to jest tak nikła szansa, że ja jestem prawie przekonany, że dwóch rund to nie potrwa, a jak potrwa,
to będę bardzo zaskoczony. Kolejne pytanie, bo zaznaczyłeś gdzieś tam zawsze w tych rozmowach o kontrakcie, że masz furtkę do boksu cały czas otwartą, czyli... Na razie boks odpada, nie wchodzę, w ogóle nie myślę, jeszcze raz ci mówię, traktuję MMA jako przygodę, ale jeżeli wchodzę w cokolwiek w życiu, cokolwiek by to nie było, daję to z siebie 100%, więc jeżeli ja pomyślę sobie, dobra, do boksu wracam, to może będzie taka wyjścia, ale na dzień dzisiejszy nie ma takiego możliwości. Ja nigdy nie skończyłem, na pewno tam wrócę, ale na dzień dzisiejszy nie ma takiej opcji. A skąd ta pewność, że na pewno tam wrócisz? No właśnie nie wiem, dlatego ci mówię, tego nie wiem, bo na razie zaczyna mi się podobać, zaczyna być fajnie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Myślisz, że Tyson Fury zakończył karierę? Nie wiem, mam nadzieję, że nie, ponieważ jest zawodnikiem w boksie, który jest kompletny, który przede wszystkim wzbudza niesamowite zainteresowanie tej dyscypliny, ma charyzmę jak mało kto. Stary, nie wiem czy pamiętasz jak on wbiegał do ringu przed tą walką, biegli całą drużyną, stary, no, ciary na rękach do tej pory, także pod tym względem życzę sobie i wszystkim kibicom boksu, pasjonatom, żeby Tyson Fury nie kończył kariery. Mi bardziej się podobało to, jak śpiewał na koniec po walce. Śpiewał, no cały stadion śpiewał, wiesz, ale wiesz, śpiewanie to on zawsze to robił, a żeby wbiegał do ringu z ekipą, pierwszy raz widziałem, nie? I to wiesz, on nagle idzie, nagle biegną wszyscy, ja mówię, ja pięknie, no kot. No kot jest niesamowity. Chciałbym Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, jeśli jesteśmy przy Tysonie Fury, bo ostatnio bardzo popularny był taki filmik na Twitterze czy Instagramie, już nie pamiętam, w którym Fury dostaje tę strzała od Wildera w pierwszej walce, pada, jest dosłownie nietomny i tam na 6-7 otwiera oczy i jeszcze na 10 daje radę wstać. Ty oglądając tą walkę, w ogóle miałeś chociaż cień nadziei, że on wstanie po tym? Tak, bo to nie było takie, on tam leżał, zobacz, to nie było tak, że zamykał oczy, tylko on tak leżał i czekał, tak jakby czekał na wyliczenie. To nie było takie, że on nagle otworzył oczy, a to by fajnie zrobili później przeróbki, jak jakiś duszek wstaje i on ten, ale tak, on to było umyślne z premedytacją leżenie na zasadzie oddychanie i czekanie. Ten sędzia też widział, że on był przytomny, że to nie było tak łatwo. Tylko on tak zrobił. Leży, otwiera i wstaje, wiesz o co chodzi, wiesz, każdy kto to, choć trochę trzej ten boks, to wie, że to było z premedytacją. Mamy na koniec, Artur, jeszcze trzy pytania od wspierających, jedno jeszcze ode mnie, ale chciałbym jeszcze po chwilę o boksie i MMA. Czy nie uważasz, że boks w Polsce umarł, a MMA teraz no, jest na salonach? Uważam, że może nie umarł, ale jest w bardzo wielkim kryzysie i nie wiem, nie chcę się wypowiadać, bo byłem częścią tego sportu i tak nie chciałbym tam wbijać szpilek, sam tym bardziej, że sam stamtąd się wywodzę. No tak, ale wiesz, na świecie ma się dobrze, a w Polsce jakoś no rzeczywiście tak, jest regla. No tak, no nie wiem, nie chciałbym, mówię, tego polemizować, rozbierać. Mam zupełnie inne teraz myśli. Powiem ci, odkąd odszedłem z tego boksu, tak nieoficjalnie, ale odszedłem, to jakoś przestało mnie to interesować. Oczywiście walki polskie, jak Adaś Balski, Maciek Stryczu teraz będzie walczył. No i nasi chłopacy, no to śledzę, prawda? No to wszystko, bo to jest takie największe walki nasze, ale tak ogólnie to nie dzieje się nic tu kompletnie. Twoja Kamila będzie się biła na chyba High League, nie chcę pomylić, z Ewą Brudnicką, która była mistrzynią świata, która już co prawda jedną walkę przegrała na tej free fightowej organizacji. Co o tym starciu byś powiedział? No ciężkie starcie dla Kamili, słuchajcie, co by nie mówić, MMA oczywiście to jest inny sport, ale doświadczenie bokserskie i lata treningu to jest druga rzecz i tego nie przeskoczysz, aczkolwiek Kamila w jiu-jitsu jest dużo lepszą zawodniczką, uważam, silną, zawziętą. Czekam na ten pojedynek, wzięła sobie go do serca, szykuje się fajne starcie. Słuchaj, jak ktoś ma do stracenia w tym pojedynku, to tylko Ewa Brodnicka, nie Kamila, bo Kamila przegrywając z byłą mistrzem świata nie traci nic. Tym bardziej, że ona ma swoją przyszłość, jakby powiedzieć, ma swoje biznesy, które jej świetnie prosperują. A Ewa Brodnicka była byłą mistrzem świata. Nieważne, czy ten boks nam kobiet się podoba, czy nie, czy to się fajnie ogląda. Tytuł to tytuł i to ona ma do stracenia, przegrywając z Kamilą, która tego tytułu choćby nawet nie ma, nawet się nie przybliżyła w żadnym momencie do czegoś takiego, także tylko do stracenia ma ona. Kamila może tylko wygrać, prawda? A sam koniec, Artur, mam trzy pytania naszych wspierających na YouTube. Oskar Dela chciałby Cię zapytać, jak widziałbyś szansę Adama Kownackiego albo Mateusza Masternaka w MMA? Stary, to
nie zadawajcie mi tego pytania, tylko Adaś jest wariatem, Master jest trochę bardziej poukładany, ale to wszystko kwestia indywidualna. Jedni uczą się, powiedzmy, bardzo szybko, inni w ogóle się nie uczą, a inni bardzo długo im to wychodzi. Wszystko pokaże czas. Jak będą kiedyś chcieli spróbować, to wtedy się przekonamy. Na dzień dzisiejszy żaden z nich chyba tak nie myśli o tym i tyle. Adaś jest w ogóle wariatem, jeśli chodzi o Felicita. Widziałeś walkę ostatnią, stary, to aż przyjemnie się to oglądało. Brakło niewiele, ale serce uradowane, bo to wojownik. I zresztą ja mówiłem od początku, wszyscy skreślali gdzieś tam ten. Wy zobaczycie Felicita i niedużo brakło tak naprawdę. Drugie pytanie jest od Kijka i Kijek chciałby Cię zapytać, co sprawia Ci największe trudności w treningach MMA? No tak jak mówię, gdzieś jeszcze parter, ale tak jak mówię, radzimy sobie z tym. Na początku mnie to wkurzało bardzo, a teraz już to zaczynam rozumieć, więc to już jest fajny znak. A zapasy, jak z zapasami? No to mówię, parter, zapasy, to wszystko, ale powiem Ci na przykład ostatnio, mi to bardzo fajnie się podoba, że jak tu się nogi ustawia, jak się obrania, jak się wychodzi z tego, kurde, mówię, zaczynam coś czuć. Wiadomo, w stójce to nawet, może nie, żeby się przechwalać, ale w stójce się czuję naprawdę bardzo pewnie, nawet z nogami. No właśnie chciałem o to jeszcze dopytać. Troszeczkę zmienia się pozycja w MMA, troszeczkę niżej się na tych nogach chyba stoi. Nie masz takich nawyków bokserskich, że gdzieś ta lewa noga cały czas wychodzi do przodu mocno? Nie, wiesz co, tak, ja prawą, ale wiesz co, już mnie nauczyli szybciutko, że właśnie kiedy jest trochę wysunięta, to szybko się do niej dobierają. Więc dlatego mówię, na początku mnie to wkurzało, irytowało bym powiedział, a teraz po prostu mówię, no stary, no tak trzeba się przekształcić. Jeszcze wiesz co jest najważniejsze, co wiecie co jest najważniejsze, że kiedy poznajesz nowe rzeczy, to Ciebie to motywuje, jara Cię. To tak jak, wiesz, nie wiem, spotykasz nową kobietę albo zaczynasz nowy związek. Ja tak uważam, prawda? Zaczynasz nowy związek z kobietą, poznajesz jej ciało, podoba Ci się to Cię podnieca, tamto Cię podnieca i kurwa, ekscytuje Cię to, tak? Dopiero później po tym trzeba ten związek utrzymać, pielęgnować. Tak samo jest tutaj. Ja znowu przychodzę, to jest dla mnie wszystko nowość, więc się mega jaram, jak mi coś wyjdzie, jak tym można uderzyć innym ciosem. Do tego fajnie mnie tak intrygują te łokcie, w jakim sensie, wow, można łokciem zajebać, więc zobaczymy, no. Chciałbym też docelowo kiedyś tam pojechać do tej Tajlandii na miesiąc, poćwiczyć te łokcie, kolana. Chciałbym na parę tygodni pojechać do Michała Materli, gdzieś do Mameda pojechać, wiesz, to jest to, co ja już sobie taki cel obrałem i u mnie tylko najważniejsze teraz walka bez kontuzji i jazda. Właściwie się oczy świecą, jak tak, o tym opowiada. Właśnie chciałem Ci powiedzieć, no mówię, przypominam sobie, ostatnio przyszedłem do domu i mówię, kurwa, Wyszka ma, jak zaczynałem boksować, trafiłem tam kogoś pierwszy raz, to kurwa taki byłem, że mi się aż oczy świeciły. Ona mówi, no nie pamięta, bo ona nie wie, że nie była ze mną, jak zaczynałem boksować, to te pierwsze takie, a teraz przychodzę, tu się cieszę i każdy, kto mnie zna, ty aż ci się oczka świecą, a ja mówię, kurwa, trochę tak jest, no. Albo ta lampa, nie wiem. Może lampa. Ostatnie pytanie, Artur, Cyber MMA, chciałby Cię zapytać. Cześć Artur, super, że w końcu będziemy mogli zobaczyć Cię w oktagonie. Moje pytanie brzmi, jaką różnicę odczuwasz między klasycznym boksem, a boksem w MMA? Jaką co? Różnica między klasycznym boksem, a boksem w MMA? Wiesz, klasyczny boks wiąże się tylko na stójce, a boks w MMA trzeba cały czas uważać na wszystko, wiesz, podchodzisz za blisko, dajesz się wywrócić, nie zawsze, bo to też działa w dwie strony, na przykład jak oni mnie łapią, nie chcę też tak mówić, bo zostawię to dla siebie, bo to też są moje atuty, ale jest duża szansa, że możesz ich skontrować, kiedy oni wchodzą na ciebie, czy pod budkiem, czy ciosem na dół. Ale to jest tylko teoria, w praktyce też się zdarzało. Jest to zupełnie coś innego. Oczywiście mieć dobrze podstawy bokserskie, stójkę, ale niestety trzeba sobie zdać sprawę, że to jest już bardzo niebezpieczne tak podchodzić i tak się czuć dobrze, bo jest jedno obalenie, kontrola, przejście i wtedy się zmienia wszystko. No nic, drodzy widzowie, mam nadzieję, że wyczerpaliśmy Waszą ciekawość. Artur Szpilka, 18 czerwiec, Toruń, KS81. Powodzenia. Powodzenia. Dzięki, pozdrawiam wszystkich. Dzięki.